Novation Launchkey 61 MK3 występuje w kilku odmianach: 25, 37, 49 oraz 61 klawiszy. Przyznacie, że wybór jest dość szeroki. I chociaż jakość klawiatury oraz funkcjonalność w każdym modelu jest podobna, to wersja 49 i 61 zyskuje z racji przestrzeni na panelu dodatkowe przyciski oraz kontrolery suwakowe. Każdy z nich posiada wejście na kontroler nożny, złącze USB oraz MIDI out, a w komplecie znajdziemy bardzo bogate oprogramowanie. Między innymi Ableton Live 10 Lite to już kultowy DAW do nagrywania. Oprócz tego 2 miesiące dostępu do platformy Splice Sound, XLN Audio Addictive Keys, świetne smyczki od Spitfire Audio, Novation Sound Collective, Serato Sample, pogłosy i saturacja taśmy. Co do jakości klawiatury, to naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Sterownik nie posiada aftertouch, ale posiada dynamiczną klawiaturę. Syntezatorowiec nie będzie miał problemów, a pianista również może ugrać fortepiany w dość komfortowy sposób. Dlatego, że czarne klawisze są pokryte czymś matowym. Jest to oczywiście plastik, ale namiastka fortepianu jednak jest. Naturalnie, jak każdy sterownik, potrafi zintegrować się z programem DAW. Jednak został on stworzony do sterowania programem Ableton Live Lite, który, jak wspomniałem, otrzymujemy w zestawie. Launchkey jest sterownikiem, który zapewnia najlepszą integrację z programem Ableton. Możemy kontrolować absolutnie wszystko. Filtry, głośność, track solo, mute, panoramę, sense, odtwarzanie, nagrywanie. Na pokładzie jest wszystko, co potrzebne do wygodnego poruszania się po programie. Klik, kwantyzacja, undo. Możecie sterować każdym parametrem efektu, który znajduje się w waszym łańcuchu i szybko się między nim przełączać. Shift plus drum i możecie wbijać bębny przez dynamiczne pady. Check it out. Check it out. Generalnie, klikając w pady, możemy wybierać poszczególne funkcje sterowania programem Ableton. Funkcja Scale Chord daje nam możliwość grania akordami przy pomocy padów. Możemy przypisać swoje akordy do padów i wspomagać się na przykład podczas grania solo. A do tego właśnie służy nam sąsiednia funkcja User Chord. Jeśli chcielibyśmy zagrać akord jednym palcem, to wystarczy, że przyciśniemy Fix Chord z zagranym akordem, a potem już jednym palcem będziemy mogli grać akordy. Nie trzeba oczywiście grać jednym palcem. Zerknijcie na to. Klawiatury możemy przypisać różne skale. Służy temu o właśnie ten przycisk. Pady umożliwiają również uruchamianie klipów, płynne przejście między nimi oraz nagrywanie w trakcie odtwarzania. Po prawej stronie na końcu padów mamy dwa przyciski. Pierwszy od góry służy do uruchamiania scen, tak aby zaczęły się razem, natomiast drugi zarządza stopowaniem poszczególnych klipów. Możemy za jego pomocą szybko wybrać solo oraz mute. O tym, jaką funkcję mamy aktualnie włączoną, informuje nas wyświetlacz. Pady RGB informują nas kolorami. Czerwony kolor oznacza, że możemy zatrzymać klip. Niebieski oznacza tryb solo. Żółty informuje nas o tym, że pady będą wyciszały klipy. Suwaki mogą wysyłać to, co zdefiniowaliśmy, np. głośność, send oraz nasze zaprogramowane ustawienia. Jednym słowem, pełna dowolność. W trybie Select przyciski mogą służyć do szybkiego wybierania odpowiedniej ścieżki. Możemy również zbroić ścieżki do nagrywania. Nie musi być to jedna ścieżka, ale wszystkie 8. I znalazłem tutaj pewne zastosowanie do grania live. Wystarczy, że załadujesz instrumenty wirtualne na każdy kanał MIDI. Uzbroisz np. 4 ślady. Ja w tym przykładzie wykorzystałem Keyscape oraz 3 razy Omnisphere. Posłuchajcie. Thank you.
Można to wykonać na jeszcze jeden sposób. Ustawić pady w trybie mute, a wtedy pady będą nam odblokowywały poszczególne strefy, a następnie zarządzasz sobie głośnością. Wiem, że to mało wydajny sposób, ale działa. Arpeggiator jest tutaj bardzo zaawansowany i kreatywny. Poza prostymi przebiegami góra-dół, random oferuje granie akordami, ale również mutowanie przebiegu oraz tak zwaną dewiację, przez co staje się on nieprzewidywalny. Jego szaleństwo regulujemy potencjometrem. Możemy ustawić również rytm arpeggiatora oraz swing i gate. Capture MIDI to funkcja, która uratuje naszą zagrywkę. Wyobraź sobie, że grasz coś i pomyślisz, fajne, szkoda, że tego nie nagrałem. Klikasz Capture i jest w twoim sekwencerze. Reasumując, 61 klawiszy czułych na dynamikę gry, 16 padów RGB, 8 potencjometrów obrotowych, 9 potencjometrów suwakowych, ekran LCD, arpeggiator, niesamowita integralność z programem Ableton, no i oczywiście sporo świetnego programowania. Novation Launch Key 61.